Witajcie do Gry Nogami. Przygotujcie się na spotkanie z bardzo odważną osobą. Jak była mała, nie bała się pszczół ani szczurów. Później lubiła odważne fryzury. Teraz nie boi się ambitnej muzyki. Przed Wami dziewczyna szamana! Dziewczyna szamana. Muzyka i śpiew towarzyszyły Ci od dzieciństwa. To chyba miało wpływ na to, kim jesteś teraz. Niczego nie pamiętam z dzieciństwa oprócz dźwięków i koncertów, i sceny, i ciągłych podróży. Całe moje dzieciństwo to jest muzyka. A jak wyrasta się w utalentowanej, śpiewającej rodzinie? To, czego mi zawsze w dzieciństwie brakowało, to to, że koleżanki skakały w gumę, a ja miałam tylko raz w tygodniu, może czas znalazłam na to i to taki wyżebrany cudem. No bo tu zajęcia w szkole, tu trzeba było chodzić na angielski, tu skrzypce, rodzinne muzykowanie. Wszyscy ćwiczyli razem. Łatwiej jest, jak się ma brata też grającego na instrumencie i się go pyta o coś, jak jest starszy, wie, czy siostrę starszą. Więc w pewnym sensie szkoła była w szkole, w domu też była szkoła, rodzice byli nauczycielami. Więc to wszystko było takie wokół, jakby ta nauka nie przychodziła z bólem. Często śpiewaliście podczas spotkań rodzinnych, może jakichś świąt? Zawsze, w ogóle nie wyobrażam sobie świąt bez śpiewania. Po prostu mama siedzi, zaczyna śpiewać, wszyscy się dołączają. Albo w ogóle ktoś zaczyna śpiewać. A święta wielkanocne też, tak? Na świętach wielkanocnych nie ma piosenek z typowo, tak, typowo z Wielkiej Nocy. Są postne pieśni, zanim się zacznie czas Wielkiej Nocy i radości. Czy zgadzasz się z tym, że muzyka łączy ludzi? To mnie zawsze cieszy, że muzyka jest tak uniwersalna, że nawet jak publiczność siedzi naprzeciwko mnie, jest bardzo różnej narodowości, czy nawet wyznania, czy nawet poglądów politycznych, które tak bardzo różnią ludzi. Wszyscy, kiedy zapraszam ich do śpiewania, to wszyscy śpiewają ją razem. Czuję się taką siłę wtedy w ludziach, że chociaż przez ten moment, przez te kilka minut, czy przez tą godzinę, czy dwie na koncercie, jak gdyby są ponad podziałami, ponad waśniami, ponad wszystkim tym, co jest bardzo przyziemne. Chyba byłaś obyta ze sceną już od dziecka, bo wiemy, że koncertowałaś razem ze swoją rodziną. Pamiętam od trzeciego roku życia. Już śpiewałam na scenie, a wcześniej towarzyszyłam bardziej rodzeństwu u mamy na rączkach. Także razem koncertowaliśmy po świecie. Justyna na scenie była od czwartego roku życia. Co to dla niej wyjść na scenę zaśpiewać? Ona nie ma żadnej tremy, ona się niczym nie przejmuje. Ona nie ma żadnych blokad. A pamiętasz swój pierwszy występ? No tak, to tego było się nie zapomina. Troszeczkę za mgłą, bo to było już naprawdę dawno i miałam wtedy jakieś 3 lata. Pamiętam, jak wyszłam na scenę, bo zgubiłam się gdzieś w tym teatrze. I wyszłam nagle na scenę, patrzę, siedzą ludzie, ja patrzę na nich, oni na mnie. No i myślę, jak siedzi publiczność, to chyba, nie wiem, usiądę przy fortepianie, może coś zagram, przecież nie umiałam grać na fortepianie skąd. Siadłam na krześle, coś tam zaczęłam stukać i spadłam z tego krzesła. Było mi tak głupio. Że potem w ogóle nie chciałam wyjść zaśpiewać tej piosenki. I tato mnie prosił i tam przekonywał, już tak za mgłą to wszystko pamiętam, że koniec końcem na pewno wyszłam i zaśpiewałam, ale co mi obiecał, że ja wyszłam i zaśpiewałam wtedy, to już naprawdę coś nie musiało być naprawdę wyjątkowego. Coś musiało być wyjątkowego. Później już nie trzeba było namawiać cię do wyjścia na scenę i wyciągać spod pianina. Nie. Później to raczej stało się to moją pasją i sama wychodzę na scenę. Uczyłaś się gry na skrzypcach, dzielnie znosiłaś ćwiczenia, czy musiałaś być do tego zmuszana, tak jak większość naszych gości? Zmuszana może nie, ale tato wiedział, jak mnie zachęcić do grania.
co nie znaczy wcale, że nie wolałam skakać w gumę z dzieciakami. Zupełnie nie chciało mi się grać, jak każdemu dziecku. Skrzypce są trudnym instrumentem. No, czasem tam kopała w pulpit, czy tam trzaskała smyczkiem, aż brat lutnik starszy nie zwrócił uwagi, czy jak to będzie tym smyczkiem trzaskać w te nuty, to w końcu pęknie ten smyczek, on już jej drugiego nie da. I pamiętam, jak z moim bratem Pawłem mieliśmy lekcję u naszej profesorki, którą bardzo lubiliśmy, ale nie lubiliśmy chodzić na lekcje. I od samego domu, a to było naprawdę około 2 kilometrów, tak, spory kawałek do szkoły muzycznej, odmawialiśmy wszystkie możliwe pacierze, które znaliśmy, a znaliśmy ich bardzo dużo, żeby tylko jej nie było. Wyobraźcie sobie, że najczęściej udawało się, że jej nie było. No i wracaliśmy do domu grać w gumę i w piłkę. No! Czy teraz ty też modlisz się tylko wtedy, kiedy czegoś potrzebujesz? Nie, no teraz jestem trochę mądrzejsza niż kiedyś. Teraz modlę się codziennie, bo sprawia mi to po prostu przyjemność. Rodzice Justyny przywiązywali dużą uwagę do wychowania w wierze w Boga, w ludzi, w szacunku do człowieka. Ojciec, który prowadził chór, często podróżował i koncertowali w kościołach. Wiem, że także koncertowali dla papieża. Cóż, ja jestem wychowana w wierze chrześcijańskiej. Znam inne religie i podstawą każdej religii jest ten sam piękny tekst o miłości i o tym, żeby nie robić krzywdy drugiemu człowiekowi, żeby go kochać całym sercem i być dla niego wszystkim. No, oczywiście na świecie nie jest to przestrzegane, a szkoda, bo nie byłoby tylu wojen i tyle przykrości dla nas. Dobrze jest czytać o tym, jak inni ludzie wierzą, co dla nich jest podstawą, bo wtedy człowiek jest bardziej tolerancyjny i nie wydaje mu się, że jest pępkiem świata i tylko jego religia jest najważniejsza i najmądrzejsza. Sensem wiary i miłości między ludźmi jest tolerancja. Zainteresowań muzycznych miałaś jeszcze jakieś inne? Tak, należałam do teatru i mieliśmy zajęcia teatralne. Graliśmy na różnych instrumentach, odgrywaliśmy różne sceny i później te nasze zdolności aktorskie i tego, co nauczyliśmy się w teatrze, przenosiliśmy do szkoły. Pamiętam, jak moim popisowym numerem w szkole było naśladowanie naszego ulubionego nauczyciela. On uczył takiego dziwnego przedmiotu, wtedy to było PO. I ja wzięłam jego dziennik, bo jeszcze nie przyszedł na lekcję. Ubrałam jego wielkie, takie kwadratowe okulary i zaczęłam się nabijać. Mówię, tak, coś tam, steczko, skawyć z tej sali, ty głupia jesteś. Właśnie tak mnie traktował ten nauczyciel i stałam w tych jego okularach, a on wszedł w tym czasie z tyłu, nie odezwał się. Klasa umierała ze śmiechu, bo się śmiała z tego, że ja stoję, a on na mnie patrzy, trzyma ręce w kieszeni, że po prostu już ma na mnie takiego haka, że już nie wyjdę z tego, rodzice muszą przyjść do szkoły. I ich to najbardziej bawiło. A myślałaś o tym, żeby zostać aktorką? Nie, jakoś nigdy mi to nie przychodziło do głowy. Zawsze jednak ta muzyka. Nie, zawsze chciałam śpiewać. To było moje marzenie. Ale kiedyś zagrałaś w prawdziwym teatrze. Tak, zagrałam w Teatrze Telewizji w Ludziach Ognia Morskiego. Witam cię, synu Morona. Witam cię, synu Morona. Witam cię, synu Morona. Czy jesteś gotów udać się ze mną w podróż? Podróż? W swojej karierze aktorskiej zawędrowałaś aż na koniec świata. Jak tam było? Na końcu świata? No, bardzo interesująco, bardzo ciekawie. Duże i dobre doświadczenie, jeżeli chodzi o moją pracę zawodową. Bardzo się przydało. Myślisz, że sprawdziłaś się w tym? Trudno powiedzieć, zależy jak na to spojrzeć. Zrobiłam to najlepiej, jak potrafię. Ale zawsze będzie tak, że jedni będą mnie uwielbiali, a drudzy totalnie nie znosili. Tego się już nigdy nie da zmienić. Justyna została właśnie dosyć surowo oceniona za rolę w tym filmie. Ja uważam, i zawsze tak uważałam, że to, co ona zrobiła, było bardzo ciekawe. Ja byłam niezwykle zadowolona z tej współpracy. To było fantastyczne przeżycie. Tyle tylko, że ja bardzo, grając w filmie, nie potrafię oddzielić pewnych emocji, nie potrafię zrobić profesjonalnie pewnych rzeczy, po prostu działam jak gdyby na swoich własnych emocjach, przeżyciach i żeby zagrać wiarygodnie jakąś scenę, muszę wrócić do pewnych doświadczeń, które mnie mocno zraniły i tak dalej, więc film Na koniec świata był dla mnie wyjątkowo trudny i bardzo ciężki do zagrania.
Masz zdolności humanistyczne. Czy przedmioty ścisłe sprawiały ci jakieś kłopoty? Duże. Myślę, że zdolności to może za dużo powiedziane. Ale dużo łatwiej uczyło mi się polskiego, historii. Zawsze miałam z tego bardzo wysokie stopnie. Natomiast matematyka, fizyka, chemia... Totalnie. Ma wielki, wielki stres. Pamiętam, jak ja mieszkałam w Stalowej Woli, ale do szkoły, do liceum muzycznego chodziłam w Rzeszowie. Zawsze mieliśmy zepsuty budzik w domu. Któregoś dnia, oczywiście mówię, mamo, czy ten budzik na pewno zadzwoni? Zadzwoni, zadzwoni, jak nie, to mnie zawsze budzą moje anioły, mnie poszarpią, to ja cię obudzę. Rzeczywiście mama, jak obiecała, że kogoś obudzi, to rzeczywiście aniołki, jej aniołki ją szarpały. Ale któregoś dnia ją nie poszarpały, akurat wtedy, kiedy ja musiałam zdążyć na matematykę. Kiedy tego potrzebowałaś. I oczywiście budzik też nie zadzwonił. I z językiem na brodzie biegnę do tego autobusu. Nie zdążyłam, spóźniłam się 2 godziny do szkoły. Możecie sobie wyobrazić, co się działo. I takie miałam jedno marzenie, które przysięgłam sobie, że musi się w moim życiu spełnić. Że jak ja będę dorosła, to będę miała taką pracę, że nigdy nie wstanę o tej godzinie, tylko będę wstawała o godzinie 11. Ale nie mogę zasnąć. Weź proszek. Serżyłam już ostatnio, ale apteka zamknięta. Potrzebuję narzeczonego. Bzdura. Żeby zasnąć, nie potrzebujesz mieć narzeczonego. Wystarczy zamknąć oczy. Kiedy założyłaś swój pierwszy zespół? Mój pierwszy zespół to są czasy liceum i moja pierwsza wielka miłość. Paweł Czarny, długie włosy, grał na gitarze i razem graliśmy, komponowaliśmy piosenki. 3 z nich po 8 czy tam 10 latach, kiedy wydawałam Dziewczynę Szamana, właśnie znalazły się na tej płycie. To było Oko za Oko, Dziewczyna Szamana i Grawitacja w jakiejś tam części. Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany. Oddam oddech za ramiona, oddam zapach za twój szept, oddam oczy za oczy, dotyk za dotyk twój. Jak wtedy wyglądałaś? Trochę inaczej niż teraz, bo miałam płomienno rude włosy, farbowane henną. Byłam chyba troszeczkę tęższa. No Justyna w okresie średniej szkoły to była bardzo zjawiskowa dziewczyna. Ona na studniówkę jak poszła, to miała głowę łysą i wymalowanych dookoła ludzi ręcznie przez kolegę z plastycznej szkoły, którzy trzymają się za ręce. Moje stroje były czasami naprawdę bardzo oryginalne, żeby nie powiedzieć dziwne. Akurat w liceum muzycznym mieliśmy dużą swobodę ubierania się, bo to była szkoła artystyczna, ale w pierwszy dzień wiosny mogliśmy się ubrać zupełnie wystrzałowo i przebierać się i robić wszystko, co nam się podoba. No i ja uszyłam sobie taką super czapkę, miałam takie 2 pieszczochy zrobione z korali i ćwieków. Tu miałam czarną kurtkę, tu wszędzie łańcuchy, po prostu koszmar. No ale stanęłam przed swoją koleżanką, mówię, Agnieszka, jak ci się podoba moje ubranie? Ona spojrzała na mnie. To ty się przebrałaś? O, ja. Z tego względu, że dla niej moje codzienne wyjścia do szkoły były jak pierwszy dzień wiosny. O. Czy przywiązujesz dużą uwagę do wyglądu? Na scenie tak. Myślę, że tak. Lubię się ładnie ubierać. I dużo strojów projektuję sobie sama. Mam też taką ukochaną krawcową Anię i drugą Renatkę Potrzebę z Leszna. Strój jest bardzo taki widowiskowy, ale dla mnie uważam nietandetny. Jest osobą, która jakby przez strój okazuje szacunek ludziom tam, gdzie się pojawia. Justyna jest kobietą, która podoba się, która kreuje swój wizerunek sama.
Przez 2 lata studiowałaś na Akademii Muzycznej grę na skrzypcach. Dlaczego zrezygnowałaś? To nigdy nie było moją pasją. Moją pasją było śpiewanie i jak gdyby to się nigdy nie zmieni. W ten sposób mogłam wyrażać to, co czuję, samą siebie. A przy grze na skrzypcach w moim przypadku mogłam być tylko odtwórcą, a to mnie nigdy specjalnie nie interesowało. Ona skończyła szkołę średnią z wyróżnieniem, także gdyby ona chciała być skrzypaczką, to nie byłby dla niej żaden problem. A co było dalej? Och, dalej nie było fajnie, naprawdę było bardzo źle. Bo po pierwsze, rodzice na początku nie akceptowali mojej decyzji, dlatego że bardzo dużo pracy i finansów włożyli w to, żebym się uczyła. Więc zawsze to jest dla rodzica cios, kiedy dziecko rezygnuje ze studiów i obiera taką dosyć niepewną drogę życiową, jakim jest mój zawód wciąż. Musiałam po prostu wejść nagle z tego takiego ciepłego miejsca, jakim są studia i opieki rodziców, zostać sama na świecie i się tym zająć. Nie dlatego, że rodzice nie chcieli mi pomagać, tylko była taka niepisana umowa w naszym domu, że ten, kto się nie uczy, musi po prostu radzić sobie finansowo sam. Zresztą bardzo uczciwie, bo jak gdyby musiałam zrozumieć to, że jeżeli podejmuję w życiu jakieś decyzje, to muszę brać tego konsekwencje. Słuszna decyzja. To mnie zresztą bardzo wiele nauczyło, bo miałam taką prawdziwą szkołę życia przez 2 lata. Najpierw szukałam pracy w sklepie, tu, tam, w różnych miejscach. I później założyłam taki zespół jazzowy Szoko i Duet. Graliśmy w klubach jazzowych i wtedy już było całkiem fajnie. Przynajmniej zarobiłam na autobus tam i z powrotem i na jakieś tam jedzenie. Podobno w jednej szkole stwierdzili, że zupełnie nie masz głosu, w drugiej, że masz taki talent, że oni już nic nie mają do dodania i musiałaś sobie radzić sama. Tak było, a w trzeciej powiedzieli, że co prawda robię wrażenie na scenie, ale w ogóle nie umiem śpiewać, także było naprawdę wesoło. Przy egzaminach to mnie bardzo rozbroiło i załamało. Ale tylko na chwilę, bo zaraz stwierdziłam, że skoro nie umiem śpiewać, to jeszcze zobaczymy, kto tu nie umie śpiewać. I wreszcie skorzystałaś z szansy na sukces. Tak, tak. Jak wielu kandydatów, wtedy to było 300 osób, stanęłam w kolejce przed telewizją, była bardzo długa, wpisałam swoje nazwisko i potem czekałam, aż mnie zawołają i będę mogła zaśpiewać przed komisją. Justyna zaśpiewała piosenkę Buenos Aires i zrobiła to świetnie. Oprócz tego, że zaśpiewała świetnie, to jeszcze wspaniale wyglądała, wygląda do dziś genialnie. Później posypały się nagrody, m.in. Grand Prix w Opolu, a następnie rekord 5 Fryderyków 96. Od tego wszystkiego może się przewrócić w głowie, prawda? Nie mnie. Chociaż wielu ludziom się wydaje, że oczywiście przewróciło mi się w głowie. To nie jest tak, że ona jak została gwiazdą, to jej coś nagle odbiło, czy stwierdziła, że jest lepsza od innych. Jest taka sama jak była. Justyna należy do osób, dla których myślę, że kariera, praca jest bardzo ważna, ale na pewno nie najważniejsza. Naprawdę fajnie jest być docenianym. Niemniej jednak dla mnie sens życia to nie jest tylko muzyka. Sens życia jest w życiu. W tym, że mam wspaniałą rodzinę, męża, dziecko. To jest moje realne życie, o które najbardziej dbam i na którym najbardziej mi zależy. Jak komponujesz muzykę?
Po prostu. Przychodzi czasem w bardzo dziwnych momentach, więc mam zapisane pudełka od perfum często. Rysuję sobie szybciutko pięciolinię, klucz wiolinowy i piszę kilka nut, zapisuję 4 do 5 taktów, bo potem sobie przypominam całą resztę. Muzyka zaskakuje nas tak jak miłość, bardzo nieoczekiwanie przychodzi i macie w swoich łapkach i mówi: teraz musisz napisać tą piosenkę, bo inaczej do ciebie nie wróci. Jesteś atrakcyjna, podobasz się mężczyznom, czy w dzieciństwie też miałaś powodzenie u chłopców? Kwestia gustu mężczyzn na świecie jest tyle, na pewno się wszystkim nie podobam. Pamiętam, że oczywiście już 6-7 klasa, hormony zaczynają buzować, a chłopcy, dziewczyny, wszyscy się wszystkim przyglądają. No i jakoś tak się zgadało, że w piątek po szkole będziemy się spotykać i będziemy grać w taką grę Mam chusteczkę haftowaną. Potem już coraz dalej się posuwała zabawa i zaczęliśmy robić zawody, kto najdłużej się będzie całował. I oczywiście, jak zgadniecie, kto wygrał ten konkurs? Oczywiście ty! Tylko jakbyście zobaczyły nasze pocałunki, same umarłybyście ze śmiechu. Nasz pocałunek polegał na tym, że przekładało się usta do ust i staliśmy tak 7 minut. No, gorzej było, jak się rodzice dowiedzieli o tym, była ogromna afera, bo rodzice myśleli, że nie wiadomo, co tam się dzieje. A my po prostu niewinnie uczyliśmy się całować. Pochodzisz z wielodzietnej rodziny, czy twój syn będzie jedynakiem? Cóż za intymne pytanie, kochanie. Mam nadzieję, że nie będzie. Nawet mam zamiar, żeby nie był. Ale wiesz, to nie jest takie proste. Nie boisz się, że rozpieścisz swojego syna? Czy go rozpieszczę? Mówiąc szczerze, wydaje mi się, że mamy tylko w jakimś stopniu wpływ na to, co będzie robiło i jakie będzie nasze dziecko w przyszłości. I jeżeli mu damy na tyle dużo miłości i zrozumienia i akceptacji, to myślę, że wyrośnie na szczęśliwego, spełnionego człowieka. Jeżeli będziemy mu wszystkiego zabraniać i niczego nie dawać i za często nie głaskać, żeby go nie rozpieścić, za często nie przytulać i całować, to myślę, że po prostu on się nie nauczy tej miłości. Nie będzie potem drugiemu człowiekowi potrafił oddać tego, będzie miał takie granice. Będzie mu dużo trudniej żyć. Prześpij dzieciątko, nockę całą, żebyś się zdrowo mi chowało. Śpi, synku, ja cię uspokoję, malutkie oczka swoje. A jaka jest Justyna Steczkowska? Normalna. Czyli każdy jest normalny, ale... No tak, masz rację, każdy jest normalny. Nie wiem jaka. Mam swoje wady i zalety, tak jak większość ludzi. Ale wad mam coraz mniej, bo po prostu chcę ich mieć coraz mniej. Jednak, starasz się. Tak, jeżeli już ma się to 30 lat, trzeba pomyśleć o tym, żeby jak najmniej szkodzić innym, a jak najbardziej im pomagać. Jak najmniej absorbować innych swoją osobą. Jest osobą, która ma świadomość swoich walorów, swojego talentu, swojej urody, umie się tym posługiwać w sposób świadomy i nie jest taką szarą myszką, która przeprasza, że żyje i gdzieś się przemyka pod ścianą, tylko ona jest taką osobą, która kroczy śmiało przez życie. Mimo tego, że wielokrotnie się na tym przejechała, to ma cały czas dobrotliwe serce. Często ma z tego powodu kłopoty, bo bardzo dużo ludziom daje, często w zamian nie dostając, ale taką ma naturę. Życie wiecznie trwa, życie wiecznie trwa, nie chcę, życie nie wiecznie trwa. Za tydzień święta wielkanocne, jak wspominasz ten okres dzieciństwa? Bardzo fajnie, kolorowo, no i oczywiście słynny śmigus dingus. Pamiętam, jak byłam jeszcze mała. I specjalnie wstałam bardzo rano o 6, żeby na 7 założyć do kościoła, żeby mnie właśnie nie oblali. No i tak ostrożnie idę, tam się chowam za jeden blok, za drugi, tutaj przechodzę jakimiś skrótami. Przed samym kościołem dorwali mnie oczywiście chłopcy i jak runęli na mnie wiadrami, tak po prostu stałam ociekając wodą. A jak teraz spędzisz te święta? Jak zawsze ze swoją rodziną, miło, wesoło i kolorowo. Dziękujemy ci, że wystąpiłaś do góry nogami. Ja również bardzo wam dziękuję.
A my, jak zwykle, mamy dla Was niespodziankę, konkurs. Zaglądajcie na naszą stronę internetową. Pierwsze 5 osób, które prawidłowo odpowie na nasze pytanie, otrzyma... Otrzyma płytę Alchimia lub złotą kolekcję Justyna Staczkowska, gdzie można znaleźć największe przeboje dotychczas wydanych płyt. A my się już żegnamy i życzymy... I życzymy wszystkim zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, rodzinnych i pełnych miłości. I mokrego śmigusa dyngusa. Oczywiście. Cześć!